teraz. Słuchajcie, chcę poruszyć bardzo ważną sprawę. Słuchajcie ludzie, tutaj jest Altuba Kebab. To jest kebab w Zielonej Górze. Nie polecam nikomu, bo jest tam niestety jedna taka przykości, nieuprzejma pani, która powiedziała, że kebabów na zamówień nie robią. A co więcej, ja mogę umrzeć od pomidora i ona mi zrobi ze wszystkim. A ona specjalnych zamówień nie robi, jak w każdym innym normalnym kebabie. Także radzę uważać, raz, że tam chłopaczek mówią, że strasznie twarde mięso mają, dlatego nie polecam. Tak wysłałam. O, widzicie, gdzie to jest? Tutaj to jest Altuba Bar Kebab and Pizzeria. O, popatrzcie, jeszcze się da, o, wyraża. No, widzicie? Dosłownie drama nad dramą. Dosłownie. Teraz wiecie, Aleja Wojska Polskiego, chyba dwa. Jak się nie mylę, czekajcie, skoro tutaj jest trzy, to tak, to tutaj będzie dwa. A Wojska Polskiego 2, kebab Altuba, nie polecam. Naprawdę, wszyscy z Zielonej Góry, nie polecam tego kebaba. Naprawdę. Ale się popatrzą na trzeba było być kurwa uprzejmniejszy. Niestety tam pracuje tak bezczelna osoba, jeszcze nikt mnie tak w życiu nie podartował, bo ona nie robi kebabów na zamówienie. Na specjalne zamówienie, to ja mogę kurwa od jakiegokolwiek składnika umrzeć, a ją to nie obchodzi, bo ona czegoś takiego nie robi. Co z tym kebabie robię? Mam. Tylko ściągnęłam na chwilę, bo chciałam się wypowiedzieć, tak? O, napisała dziewczyna. Bardzo dobrze, że to pokazujesz, bo nigdy tam. Bo nigdy tam nie pojadę. Ha, bardzo dobrze. No bo macie, jak to wygląda w ogóle?